Siemanko, jestem Lucek, a to jest Grid. Czy graliście kiedyś pierwszego Grida? Przypominacie sobie tę grafikę, jak kiedyś wymiatała? Jak to fantastycznie wyglądało, jak ludzie się jarali, jak te samochody wyglądają? Grid, ale w ogóle co to? Race Driver Grid, co to jest? To są, przypomnę, czasy, kiedy to było? To było dawno temu. Pamiętam, że grałem wtedy w Test Drive Unlimited. I nagle pojawił się Race Driver Grid i myślę, kurczę, no chyba warto spróbować. Jest to gra torowa, ale jednak mamy tutaj takie tory gdzieś tam w mieście ukryte i są one dużo ciekawsze niż to, co mamy już na tych gotowych takich torach oficjalnych, no nie, gdzieś tam. I moim zdaniem ta gra była bardzo fajna. Same to takie jeżdżenie tutaj okrążeń na torach jest takie okej, okay, no nie jest, te tory są przede wszystkim fajne, bo poniekąd ja jako taki NFS-owiec czuję taki undergroundowy klimat troszeczkę. Rozbijamy się gdzieś tymi samochodami, mamy różne samochody, ja jadę sobie teraz jakimś Viperem, ale jedziemy po miastach. Te tory są zamknięte, ale one są ciekawe. Mamy tutaj ciekawą rozgrywkę przede wszystkim. No i co najciekawsze, co najlepsze, co najfajniejsze w tym gridzie, a się to fakt, że możemy tutaj driftować. Są zawody driftowe i driftuje się w gridzie bardzo fajnie. Zobaczcie, jak tutaj ładnie wygląda efekt prędkości. I to jest bardzo stara gra. Ja nawet nie orientuję się, z którego ona jest roku. Teraz sobie ją odpaliłem i pomyślałem sobie, a kurczę, włączę sobie i ponagrywam do moich widzów coś tam. Zobaczymy, jak będzie mi się grało. A najbardziej jest to ciekawy, czy dam sobie radę teraz w zawodach driftowych. Pamiętam, że był jakiś downhillowy drift gdzieś tam na wzgórzach i można było dosyć ciasne drifty nawet wykonywać. To było spoko. Udało mi się wygrać. Podejrzewam, że gra dała mi wygrać. Pomyślała, a to Lucek gra. Dobra, no to niech ma łatwiej troszeczkę. Lucek One, tak się nazywam w tej grze. Wygląda na to, że najpierw muszę startować dla innych drużyn, żeby później móc stworzyć sobie swoją ekipkę, ale tutaj mamy tak. Finish ahead of Toyota Tires Team Hurricane, by zdobyć 3000 euro. I tutaj za kolejne achievementy dostaniemy jakieś tam rzeczy. Reputacja chyba jest dosyć istotna. Tutaj dostaniemy najwięcej tej reputacji, więc jedźmy. Czy to będzie to, co myślę? Chevrolet Lacetti. A czekajcie, a tutaj co mamy do zrobienia? Też jakieś tor, a ja bym chciał właśnie drift. Tutaj na razie driftów nie ma, bo trzeba sobie to odblokować. No i mamy tutaj fajną karierę. Możemy sobie stworzyć później swój team i sobie śmigać. No ale wiecie co? Spróbujmy sobie teraz Drift Battle zrobić, czy Drift Grand Prix, Freestyle Drift. Czekajcie, bo to gdzieś tutaj było. Location, to nie, Pontiac. To jest Freestyle. O, to chyba to będzie. GT Club, Le Mans. O, derby nawet jest. Damn, nawet nie wiedziałem. Dobrze, Protune, Muscle Touring, Open Wheel nawet jest. Drift Battle, to chyba będzie to. Musimy znaleźć odpowiednią, to chyba będzie to. Odpowiednią traskę musimy znaleźć. Na Nürburgring nawet był. To był taki zjazd, pamiętam, że wykręciłem tam fajny wynik w jednym combo kiedyś. Ale nie pamiętam dokładnie, jaki to... O, jest coś. Tutaj jest jedno wzgórze i tam się zjeżdża z góry. Tak, to będzie to drift run. Okrążenie jedno i teraz możemy sobie wybrać... możemy sobie wybrać samochód. Tutaj mieliśmy Toyota Corolla, tu mam Pontiaca GTO. Ja miałem tutaj... Chyba miałem Corolla. Albo coś takiego, już nie pamiętam, czym ja to śmigałem. No dobrze, startujmy. I teraz poziom trudności normalny. Grid. Dobra, zobaczmy. Asysty. Manualna. Wszystko powyłączane. Po ludzku ciśniemy. I zobaczymy, jak mi pójdzie w driftach. No, z tego co pamiętam, były dość wymagające, ale ja ogarnąłem driftowanie na klawiaturze wtedy. I tak. O, dwa takie same samochody, ale ja chyba. A nie, teraz ja jadę, okej. I zobaczmy. O, i teraz
to jest ten fajny moment, kiedy możecie sobie zobaczyć, jak fantastycznie na tamte czasy były wykonane kokpity w gridzie, Race Driver Grid. Oczywiście tak się nie driftuje. Shit! Ile ja musiałem kiedyś to grać? Jeszcze na klawiaturze taki wynik wycisnąłem. Ej, jechałem wszystko w jednym combo, a teraz zdobyłem sobie tylko 12 tysięcy punktów. Masakra! Ciężko jest opanować ten samochód. Nie wiem, czy może powinienem grać na klawiaturze, czy coś? Nie, no na padzie powinno być dużo lepiej, tu możemy sobie regulować gaz. Och! Och! Ja nie wiem, coś to... Może powinienem zrobić sobie kontrolę trakcji na tych zawodach specjalnie. Nie mam pojęcia, ale jest strasznie ciężko, powiem wam. Jeszcze sobie chwilę potrenuję, bo to jest bardzo fajne. Prawie uderzyłem w ścianę. Ale coś tam punktów zdobyłem, 100 tysięcy. Nieźle. Okej. Otrzymałem jakoś kombo, ale jest ciężko. Przede wszystkim mam takie wrażenie, że ta traska jest strasznie wąska i bardzo często uderzam dupą o bandę. Naprawdę ciężko się tutaj jest utrzymać w takim ciągłym kombo. Nie wiem, jak ja to wtedy zrobiłem. Naprawdę, to musiałem grać chyba bez przerwy na tej trasce. Ja bardzo dobrze pamiętam, że są dwa ostatnie takie zakręty. Ja je pocisnąłem idealnie i się jeszcze denerwowałem, że właśnie nie złapało mi przy jednym tam zakręcie driftu. Nie chciało mi naliczyć punktów. No, ale powiem wam, że samo driftowanie samo w sobie jest świetne w tej grze. Można się do tego super wczuć. Jest bardzo intuicyjne. Troszeczkę może być problem, żeby opanować ten samochód. No ale to, mówię wam, trochę w prawej i naprawdę można nieźle tutaj pocisnąć. Szkoda swoją drogą, że tylko ta jedna traska jest. Nie wiem, czy jest ich tutaj więcej. Oj, to jest zakręt. Tutaj zawsze przywalałem w te kolorowe bandy biało-czerwone. Zawsze miałem z tym problem. No ale ogólnie fizyka jazdy wydaje się taka troszeczkę kartonowa, ale wiecie co? Jest cholernie przyjemna. Spróbujmy teraz Pro Touch. Mam nadzieję, że tak to się czyta. I teraz też na tej górce. A, możemy sobie tutaj traskę zmienić. A, weźmy sobie City Run. Albo dobra, weźmy sobie Peak Run. I mamy jedno okrążenie. I... Aha, to sobie możemy wybrać malowanie. Chemikuda, Boss, Dodge Viper, Nissan. O, Skyline'a chyba weźmiemy sobie, ale jeszcze zobaczę, co my tu mamy do dyspozycji. No to weźmiemy sobie Sky'a. Możemy sobie tutaj wybrać malowanie. No i startujemy. Pozycja randomowa, poziom trudności normalny, tam średni. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Gram na skrzyni manualnej, bez wspomagaczy. I ciśniemy. Aha, bo to jest pojedynek jeden na jednego. Frank White jest moim przeciwnikiem. Zobaczymy, czy tam mu radę na poziomie średnim. Tutaj kontrola trakcji niespecjalnie by mi się przydała w tym Nissanku. Nawet na 4 kapcie robi swoje. O, tu mnie ładnie wziął. No, poziom normalny jest taki troszeczkę nienormalny. Sorry, to jest wliczone w rywalizację. O, shit. Coś oberwałem za stłuczkę. Aha.
Dobra, tutaj jedziemy dalej niż na tej driftowej strefie. No, jeśli mnie pytacie, to moim zdaniem tak powinno wyglądać Forza Motorsport 7, gdzie mamy do dyspozycji takie właśnie ciekawe traski, tak? Możemy porywalizować w takich miejscach, a nie na tych oklepanych już tysiąc razy, tych samych torach, które są powielane w dziesiątkach innych gier wyścigowych. Serio, nie wiem, czy jest jakaś większa grupka osób, które to serio jara. Pograją sobie w Project Cars, mają to samo, te same tory wyścigowe, może troszeczkę inaczej samochody się prowadzą, odpalą sobie Forzę, mają znowu te same tory i tylko inne samochody. A tutaj zobaczcie, nie? Gdyby wszystkie te nowe gry torowe były takie jak Race Driver Grid 1, wow. Być może ta traska rzeczywiście istnieje, tak? Naprawdę i jest jakoś tam licencjonowana. Ale chodzi o to, że ona się nie powiela w żadnej innej chyba grze wyścigowej, torowej, no nie? Było bardzo ciężko na poziomie normalnym. Start miałem dobry, no bo to Skyline. Uderzyłem raz o Nissana, poziom normalny, mówię wam, naprawdę było dosyć ciężko. Chociaż jakbym przejechał drugi raz, myślę, że poszłoby mi lepiej. Dobrze, to teraz spróbujemy sobie może pocisnąć Nissanem 350Z Protium. Możemy sobie zmienić co? Nie, chyba nie możemy. No dobra. Poziom trudności normalny, lecimy. Okej, okay, musimy pokonać tego ziomka. Byłoby fajnie. Toyo Team Hurricane, musimy go pokonać. Dobra, weźmy sobie teraz kamerę z zewnątrz. I zobaczymy, jak mi pójdzie. I zobaczcie, jakie mamy tutaj fajne traski, no nie? Czy to nie jest fajne? Mi się to strasznie podoba. Gdzieś tam w dokach, tak? Ale jest ten klimacik taki fajny, no i to... Ach... To sprawia, że bardzo dużo osób właśnie lubi wracać do tych starych gierek, które tak były chyba robione z miłością trochę, co? Jak myślicie? A te nowe gry, gdzie mamy te zamknięte tory... Ja mam czasami wrażenie, że te nowe gry niektóre są tworzone tak masówkowo, że robią to osoby, które już tak naprawdę tego gamingu nie czują, już tak robią, bo robią, bo taki biznes. Takie to trochę może smutnie zabrzmiało, ale tak to widać, że tak nie czują tego, co by chcieli fani może, nie? Fani gier wyścigowych. Strasznie mi się samochód chyba popsuł, bo nie mogę wystartować w prostej linii. A nie, już się udało, okej. Okay. Tak, mam już dosyć mocno uszkodzony samochód, on podczas wyścigu no niestety się uszkadza i trzeba na to uważać. I teraz mam uszkodzony chyba silnik i przez to mój samochód jeździ dużo gorzej niż na początku. Była tam poważna kraksa, powinienem przed nią dużo, dużo mocniej zwolnić, a tymczasem jestem przedostatni. Wyjazd, wyjazd Supra, okej. Okay. Udało się ją wyminąć. Trzeba uważać tutaj na trakcję, delikatnie z gazem w tym samochodzie. On jest bardzo mocno stuningowany i jakiekolwiek mocniejsze szarpanie tym gazem sprawia, że samochód, no, delikatnie mówiąc, wpada w poważny poślizg. Teraz dość mocno uszkodziłem. Język, to jest rozwalone. Masakra. Układ prowadzenia i samochodem steruje się gorzej. Jezu, trzeba naprawdę na to uważać. Te samochody mam wrażenie, że są tutaj z papieru i to jest fajne. Oczywiście, tam leciutko coś tam nadszarpnąłem i zobaczcie. Poważna sprawa, nie? Z tym samochodem. Także polecam wam sobie wrócić do Race Driver Grid, bo można się tutaj jak najbardziej fajnie pobawić. Piszcie mi w komentarzach, czy chcecie, abym kontynuował karierę w Race Driver Grid. Trzymajcie się, na razie.